Witajcie, kochani. Rafał z tej strony. Dzisiaj wróciliśmy z latania i zastał nas nie tylko mrok, ale i deszcz. Miałem wiele pytań, na które chciałbym odpowiedzieć, związanych z tym, jak monitorować GoPro podczas nagrywania. Jeżeli mamy na przykład Media Mode, a nie chcemy używać tego małego ekranu, bo GoPro jest na przykład na zewnątrz, za samochodem, przyklejone do samochodu lub w innej pozycji, która nam właściwie uniemożliwia monitorowanie tego, czy się nagrywa obraz i jakie są parametry. Spróbujemy to zrobić, to będzie eksperyment, ja też jeszcze nie próbowałem. Zmierzę się z tym wyzwaniem, mam dzisiaj dziewiątkę tutaj ze sobą. Dziesiątka jedzie do mnie, będzie w poniedziałek. Zobaczymy, jak by to wyglądało, jeżeli chodzi o właśnie podgląd podczas nagrywania. Spróbuję taki zestaw w miarę profesjonalny złożyć na tyle, na ile mam tutaj elementów i możliwości. Ruszajmy zatem. Słuchajcie, podczas latania ta dziewiątka spisuje mi się całkiem nieźle. Oczywiście ona jest ciężka, więc wariant, który można zastosować, to jest wyciągnięcie akumulatora i zasilanie tutaj poprzez USB typu C z portu balansera. I wtedy ta kamera jest dużo lżejsza i można jak najbardziej korzystać z kamery bez tego dodatkowego obciążenia. Niektórzy też zdejmują pokrywę obiektywu, ale to już jest dosyć mocny hardcore. My teraz spróbujemy tą kamerę w ogóle do zadań stacjonarnych wykorzystać. I zobaczymy sobie też, jak wygląda ten zapis z lotów, które odbyliśmy, zanim zaczęło padać. Teraz wyszło ładnie. Media Mode przy dziewiątce się trochę wiesza niestety, to jest jego pięta achillesowa, że to nie gra tak fajnie, jakby się chciało niestety. On się wiesza. Teraz wszystko gra jak widać. Kamera działa. Postaram się teraz dopiąć zewnętrzny monitor, zobaczymy jaka byłaby reakcja, co wy na to. Dopniemy sobie ją poprzez cold shoe tutaj do monitora. Ja mam zasilanie akurat z sieci, z tego względu, że nie mam jeszcze takiego akumulatora do tego monitorka. I tutaj będzie potrzebny tylko kabel HDMI. Tak by to wyglądało? To byłoby wyjście z kamery. No dobra, wszystko gra. Włączamy w takim razie. Jakby to wyglądało? Jest obraz z GoPro, nawet mamy tutaj zebrę, czyli prześwietlenia pokazuje. Ok, aktywował się. W tej chwili mamy w trybie podglądu multimediów, ale to, co ja bym chciał zrobić przede wszystkim, to przejść do widoku kamery i zobaczyć, czy da się zrobić jedną rzecz, a mianowicie nagrywanie z podglądem. W tej chwili zobaczcie, że jest podgląd i teraz to, co chciałbym zrobić, to zacząć nagrywać, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy to. W tym momencie jest nagrywanie. Widać wyraźnie tutaj na górze monitora, że nam to działa. I można dowolnie synchronizować. Spróbujemy zrobić jeszcze jakiś bardziej profesjonalny zestaw, tak żeby przenosić tę kamerę. Oczywiście można by to zasilić z akumulatorów zewnętrznych, ale bardzo ciekawe rozwiązanie, które daje nam przede wszystkim podgląd obrazu. Jest histogram też, focus peaking jest. Właściwie tutaj to nie jest potrzebne, ale tak czy inaczej mamy możliwość podglądu widoku z GoPro podczas nagrywania. Jeżeli na przykład zrobimy to na samochodzie, wystarczy dłuższy kabel HDMI i tutaj nie trzeba żadnych przejściówek, żadnego camlink. Po prostu bezpośrednio wchodzimy HDMI na monitor i można taki monitor mieć na przykład w samochodzie w środku, a śledzić obraz, który jest na zewnątrz. Fajna, naprawdę mega sprawa. Oczywiście można by mieć też jeszcze pilota do tego, żeby uruchamiać kamerę zdalnie. To jest jedna z takich ciekawszych rzeczy, która ostatnio wpadła mi do głowy, żeby zrobić i to faktycznie działa. GoPro pokazuje nam na wyświetlaczu, że jest połączone poprzez HDMI. GoPro nie wyświetla nam nic dokładnie, natomiast ekran pokazuje to, co się dzieje. Tu można by właściwie odchylić go bardziej. I teraz widzicie, że GoPro ma obraz w poziomie, a my możemy podglądać sobie całość, tak jak na przykład przy monitorze, który jest na gimbalu. Ładnie to wygląda. Da się to zrobić i całkiem sympatycznie to zaczyna wyglądać.
Ja teraz przerzuciłem już GoPro na naszą stronę. To co widać, to jesteśmy my. Tutaj to jest ta kamera. Można też przejrzeć multimedia. Podgląd na multimedia jest. Przerzucamy sobie tym przyciskiem, tym klawiszem trybu. I przechodzimy tutaj przez multimedia. Zatwierdzamy tym czerwonym z GoPro. Dobra, załóżmy, że chcę obejrzeć sobie nagranie z lotu takie. Więc wybieram teraz przycisk play. No już widać, że leci. Można śmiało to obejrzeć, to co się działo. Nawet jest zebra, która pokazuje nam obszary najjaśniejsze, te prześwietlone. I jest histogram na ekranie. Tutaj z tym monitorem można podziałać mocniej. Ale można sobie obejrzeć też lot tak bezpośrednio po jego wykonaniu. To jest genialne. Kwestia podpięcia jeszcze tylko akumulatora. Tak to działa. No widać, zdecydowanie lepiej niż na ekranie GoPro. Słuchajcie, ten eksperyment wyszedł jak najbardziej. To, czego jeszcze nie byłem w stanie zrobić, ale wiem, że najnowsza wersja GoPro Quick pozwala na to, żeby podpiąć się właśnie kamerą poprzez USB-C bezpośrednio do urządzenia mobilnego. Trzeba mieć odpowiedni kabel. Mój niestety nie działał. I dzięki temu można bardzo szybko ściągnąć te multimedia. To jest też jedna z tych ciekawostek ostatnich. Na dzisiaj bardzo serdeczne dzięki za uwagę. W poniedziałek już będzie 10. Tutaj mam jeszcze 9. Będziemy porównywać. Trochę polatamy z tą 10. Zobaczymy, co potrafi. Jestem szczególnie ciekawy tych ujęć w zwolnionym tempie. Na przykład 4K w 100 klatkach na sekundę. Jak to wszystko będzie wyglądało po postprodukcji. Jak się będzie spisywało. Mam nadzieję, że Aura też pozwoli na to, żeby ciekawsze rzeczy zrobić jeszcze o tej porze roku. Na dzisiaj Was bardzo serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę i trzymajcie się, do zobaczenia.